Kasiu, czy ty cokolwiek widzisz? Nie. A czy kiedykolwiek widziałaś? W operacjach. Zdarzały się takie epizody, ale bardzo słabo widziałam. Kolory z bardzo bliska, takie bardzo duże litery. Ale to było tylko na chwilę? Tak, tak, miesiąc, dwa. Zapamiętałaś ten świat, który widziałaś? Tak, kolory, tak wszystko to pamiętam. No to było niesamowite dla mnie. To było duże przeżycie. Zobaczyć mamę? No pewnie, że tak. Katarzyna od urodzenia jest osobą niewidomą. Mieszka razem z matką, która jeszcze do niedawna była jej opiekunką. Problem zaczął się 1,5 roku temu, kiedy pani Krystyna przeszła udar. Córka nie jest w stanie zapewnić chorej matce całodobowej opieki. Czy z mamą jest jakiś kontakt? Czy ona mówi? Jest kontakt, ale słaby, bardzo mało mówi. Jak woła, to e. Musiałam ją nauczyć się jej rozumieć, co chce. Ciężko mi jest się z nią porozumieć. Komórki napisuje. No i dobrze, fajnie. Powiedz, kiedy jest najtrudniej, jeśli chodzi o opiekę nad mamą? Obiad, mówią, gotuję, ale jak karmienie, ja mamie nie dam przykładowo zupy. Zastrzyków mamie nie podam, cukru mamie nie zmierzę. Ja mogę jej tylko podać kanapki i takie rzeczy, które ona może wziąć do ręki i zjeść sobie tak. Nie jesteś w stanie również sama przewinąć mamy. Sama zmienić nie przewinę. Pampersa, umyć jej, tak? Nie. No właśnie. Tym bardziej, że mamy trzeba mieć na łóżku, bo mamy bardzo małą łazienkę, mamy się nie wwiezie wózkiem. No ja sobie radzę, mi zależy na tym, żeby właśnie mamy wykupować, jak tutaj, no nie ma warunków. Czyli musiałby być prysznic taki, a nie wanna. Tak, tak. Nie jesteś w stanie przecież mamy włożyć do takiej wanny. No nie da się niestety. Pani Kasiu, mogę prosić, bo mama nie chce... Dobrze. Aha, to za chwilę. Pani Krysiu, ale musimy się umyć. W opiece pielęgnacyjnej nad panią Krystyną córce pomaga pracownica socjalna przyznana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Opiekunka odwiedza rodzinę w godzinach pracy. Po 15 Katarzyna musi radzić sobie sama. W zmianie pampersów oraz podawaniu insuliny pomaga wujek. Co to jest? Przeciwzakrzepowy zastrzyk. Przeciwzakrzepowy zastrzyk. Pan podaje te zastrzyki, tak? Tak. Kasia nie jest w stanie podać zastrzyku? Tych zastrzyków to ona nie da rady, nie? Właściwie to co dolega pani Krystynie? Wielki udar miała, nie? Czyli nie jest w stanie co, chodzić, mówić? Nie, nic nie jest w stanie. To lewą ręką tylko rusza i nogą. Tam lewą, nie. A prawą czy? Nie, prawą nie jest. Nie ładną ma, nie? Czyli pana siostra wymaga całodobowej opieki? Całodobowej opieki. Ale nie jest pan takim stałym opiekunem, wyznaczonym? Nie, no ja tak... Od serca, od serca. Mhm. Bo kto pomoże, jak nie ja. Kasiu, ciebie wspiera również wujek, który od niedawna tutaj mieszka niedaleko. Czy te czynności, które on wykonuje, są dużą pomocą dla ciebie tu w opiece nad mamą? Bardzo dużo, bo przecież ja sobie nie dała rady. No w sumie bez wujka, no mama nie mogła być w domu, bo kto by jej zmierzył cukier, zastrzyk podał. A jak było wcześniej, kiedy nie było wujka? Na początku mama miała opiekę sąsiedzką i to była moja kuzynka. Ona tutaj mieszka niedaleko. Jak była moja kuzynka, wszystko było super, fajnie, wszystko funkcjonowało. I co się stało? Kuzynka złamała nogę. Katarzyna nie jest w stanie podołać wszystkim obowiązkom. Sama wymaga opieki oraz wsparcia. Podobnie jak jej matka, ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Jesteś bardzo dzielna. Opiekujesz się mamą już od roku i 8 miesięcy. Tak. To bardzo długi czas. Tak. Masz czasem chwilę zwątpienia? Czasem tak, jest ciężko. Były takie sytuacje, że trzeba było szukać ludzi. No, chodziłam po znajomych, czy ktoś przebierze, pomoże. Przychodzili tu? Tak, pomagali ludzie, tak. I byłaś zdana na po prostu obcych ludzi? Tak. Dziewczyna już nie wytrzymuje, nie? Bo to też stres, nerwy cały czas. Mówi o tym? No mówi. Nigdzie wyjść, ani coś, tylko cały czas trzymam je. Nie?